Cześć kochani, dzisiaj pokażę Wam, jak za pomocą widelca zrobić wstążeczkę, taką fajną, równą. Ostatnio wykorzystywałam takie wstążki do robienia takich bilecików na zamówienie, ale to są też fajne pomysły na kartki bądź do albumów. Wiem, że jest taki przyrząd do robienia wstążek. On jest o tyle fajny, że można zrobić te wstążki różnej wielkości. Natomiast jeżeli potrzebujemy czegoś na już i to ma być po prostu jakaś taka skromna ozdoba, nie za duża, no to idealnie nada się do tego właśnie widelec. Ja mam taki stary jakiś widelec, ale może być też nowy. Mam stary akurat, on nie wraca do szafki ze sztućcami. Potrzebujemy wstążeczkę. Ja sobie wezmę połowę tego, bo nie chcę takiej długiej. I oczywiście, właściwie to nawet mniej sobie wezmę. Odmierzę sobie mniej więcej tyle. I już Wam pokażę, jak zrobić. To jest bardzo proste. Ja wiem, że wiele też takich filmów powstało na YouTubie, bo ja też się sama z tego nauczyłam, ale nie każdy szuka, a poza tym nie każdy wie, że tak można, więc nie wie, czego szukać. A jak ktoś ogląda kanał, to będzie wiedział. Mniej więcej tak, żeby była połowa. Robimy sobie tak. Oddolną część przekładamy przez środek widelca. Ok. Widzicie? Przez środek. I zakręcamy do tyłu i od góry znowu przez środek. I to jest moment, kiedy uciągamy maksymalnie, żeby Was było widać. I zawiązujemy najmocniej, jak się da. Pęka. Ok. I zobaczcie. Ta-da! No nie, powiecie mi, że nie jest ładna, bo jest ładna. Wyzumuję. Mogę trochę potrząść. Ok. Widzicie? I w taki mega prosty sposób powstaje nam śliczna kokardka, którą można użyć w projektach. Najfajniejsze jest to, że jak potrzebujecie kilka takich kokardek, to zawsze Wam wyjdą równe. Im grubsza wstążka, tym ładniejsze wychodzą kokardki. Oczywiście jak tutaj, ja teraz do tego się nie przyłożyłam bardzo, ale jak będziecie potrzebować na przykład, żeby zostały Wam, bo potrzebujecie na przykład nakleić w ten sposób, no to przy wiązaniu musicie zwrócić uwagę, żeby to było wykręcone w tą stronę. No i tyle na dzisiaj, kochani. Miłej zabawy Wam życzę z wiązaniem kokardek i do zobaczenia w kolejnym filmiku. Pa, pa!